Zobaczcie, dzisiaj zaczynamy od takiej bardzo pozytywnej informacji, mianowicie, zobaczcie, jak niski mamy GUI, czyli gaz, który musimy zapłacić za y, transakcję na sieci Ethereum czy na przykład na Uniswapie, jak chcemy zrobić transakcje, i tak dalej. Mamy mega niskie 23 GUI, 32 za średnią, mega, 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 mega mało. Ja jak dokonywałem jakichś transakcji, to robiłem to i płaciłem opłaty rzędu 15, 10, 15 dolarów. Więc to są naprawdę bardzo fajne informacje i które będą moim zdaniem powodowały, że coraz więcej ludzi będzie wracało do Uniswapa, jeżeli chodzi o robienie transakcji. I Binance Smart Chain troszeczkę ona nam odejdzie w bok. Dlaczego? Binance Smart Chain po prostu... Przepraszam, tak jak mówiłem już kilkrotnie, nie jest tak bezpieczny, nie jest tak dobrą siecią jak Ethereum. Jest fajnie, bo jest szybki, jest fajnie, bo jest tani, ale Ethereum jednak jest siecią dużo lepszą. I w momencie kiedy przejdziemy jeszcze na Proof of Stake całkowicie, czyli Ethereum 2.0 kiedy zobaczymy za chwilkę jeszcze kilka innych takich rzeczy, właśnie jak Layer to Solution, no to w tym momencie zobaczycie, że to się będzie zmieniało. Między innymi, jednym z moim zdaniem, jednym z takich czynników, który się przyczynił też do obniżenia tego jest właśnie Polygon, czyli właśnie sieć Matic, jeżeli chodzi o rozwiązanie Layer to Solution. No i zobaczcie teraz taką rzecz, którą właśnie na dzisiaj Wam przygotowałem, to jest w jaki sposób można zaistnieć w tej siećpa, czyli w jaki sposób można podłączyć swój portfel, który mamy na Metamasku. Po prostu wystarczy, że ten lisek tutaj będzie, będzie włączony. Robimy Switch to Matic. No i kiedy w momencie kiedy zrobimy Switch to Matic, to powinna nam wyskoczyć tutaj informacja właśnie o podłączeniu naszego portfela Metamask do Sieci. Zobaczcie, nic tutaj nie musicie robić, tak jak w Binance Marching, na przykład, czyli mam po prostu sam to wszystko tutaj wpisujemy, tylko klikamy Approve. No żeby coś takiego podłączyć, to pamiętajcie tylko, że musicie być pewni, że to jest odpowiednia strona. To oczywiście zostawię Wam linka pod spodem, jeżeli chodzi o wejście na QuickSwap Exchange. No i tutaj sobie podpinamy na przykład jakieś konto. Więc podpinamy sobie na przykład pierwsze konto. To obojętnie jakie. Żeby było podpięte. No i popatrzmy co tutaj mamy. Po pierwsze pokazuje nam ile mamy quicków w tej sieci, więc mamy tutaj zerową ilość quicków. Quick to jest, to może sobie popatrzmy, bo to jest coś o czym mówiłem już na nagraniach na YouTubie, że moim zdaniem jeżeli będziemy mówić o, sieci, o rozwoju sieci Polygon, a na to wszystko się, że tak powiem składa, no to jednym z takich beneficjentów powinien być właśnie Quick Swap, który ma w tej chwili około 150 miliardów, milionów, przepraszam, market capu, o jest dobrze, quick swap, więc sobie wchodzimy na quick swapa zobaczymy sobie właśnie jak to wygląda, a w międzyczasie tutaj mamy możliwość właśnie posiadania matika. Matic jest tutaj taką walutą, tak jak na przykład Ethereum, na sieci Ethereum, to masz Ether do obsługi, to tutaj masz na przykład Matic do obsługi, czyli wszystkie transakcje będą rozliczane w Maticach. Ale uwaga, tych Matików wystarczy tutaj mieć może jedną sztukę tak naprawdę do tego, żeby to rozliczyć, bo te transakcje są mega, 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 mega tanie. No, i popatrzcie, wczoraj, jak mówiłem o QuickSwapie na live, no to ten QuickSwap był w okolicach 1000 dolarów. Oczywiście on nawet chyba tam spadł gdzieś w okolicę 900 kilku dolarów. Tak, dokładnie, więc tutaj była genialna cena po tym wzroście, który tutaj był zaliczony. No i ta cena już sobie wzrosła. Więc mm, ja sobie QuickSwapa zakupiłem. Troszeczkę przy niższej cenie niż jest tutaj, niestety nie było po 900 dolarów, ale trochę powyżej 1000. Moim zdaniem ten Quick swap się bardzo szybko rozwinie, dlatego że i transakcje są mega tanie, a odbywają się dalej na sieci Ethereum, można by było powiedzieć. Więc <coughs> zobaczcie teraz tutaj, mamy sobie Matica, może przejdźmy na inny konto, mamy sobie Matica. I tutaj teraz w, mamy balans 36 matików. To tak jak powiedziałem, wystarczy mieć kilka matików do obsługi, tego nie musi być jakaś zaawansowana ilość. Ale zobaczcie, też od razu co my możemy sobie tutaj pokupować. Między innymi możemy sobie kupić CFI, czyli Cybera. Możemy sobie kupić Cartesi już o, automatycznie na ten portfel. Możemy sobie kupić Degena. Możemy sobie kupić Fusion. Możemy sobie kupić Gama. H, to jest, Boże, nie pamiętam jak to się nazywa. Ten projekt, oni ostatnio mieli, o oh, Holyhead, mieli migrację do nowego tokena, właśnie. Zobaczcie, Landa. Możemy sobie kupić Decentral Land, czyli Mane. Możemy sobie kupić jeszcze Ocean i pewnie tych, tych projektów o Super Farm możemy sobie kupić, możemy sobie kupić Słopa. Tych projektów będzie nam przybywać. Oczywiście jeżeli wejdziemy już jakby na samą sieć poligon jeżeli ta, tam na przykład up nie będzie obsługiwał poligona i będziemy mieć trastłupy na poligonie a nie na sieci ethereum bezpośrednio no to nic z nimi na razie nie będziemy mogli zrobić, ale możemy na przykład tutaj kupować po prostu spekulacyjnie, gdzieś, gdzie do tej pory trzeba było właśnie zapłacić na przykład 15-50 dolarów za jakąś transakcję, czy czasami nawet w porywach do 100, to w tym momencie płacimy dosłownie minimalne opłaty poniżej 1 dolara. Yeah. I to sobie właśnie teraz zobaczymy. Czyli załóżmy, że na przykład chcemy sobie kupić hmm, My zobaczmy, czy tutaj jest DAI, jest DAI, czyli na przykład chcemy sobie żyć jednego Matic'a. OK, mamy, robimy sobie swap, czyli Matic tutaj zobaczcie, 83 centy w tej chwili, czyli normalna cena. Robimy confirm swap. O, widzę, że opłaty nawet podrożały od wczoraj, bo wczoraj tutaj robiłem opłaty rzędu 1000, czy coś w tym rodzaju chyba. Ale ok, nawet jeżeli mamy tutaj jednego matika, to mamy opłatę rzędu 83 centów za transakcję, więc zobaczcie, bardzo, bardzo mała transakcja. Ok, to sobie zrobimy na razie odrzuć, no bo nie będziemy robić tej transakcji. Teraz to, co potrzebujemy zrobić, to pokazać wam w jaki sposób zafunkcjonować właśnie z naszymi, e, że tak powiem, rzeczami na Maticu. Potrzebujemy wejść na stronę Wallet Matik. Bridge. Oczywiście linka wam zostawię i za pomocą tego linka będziecie mogli sobie spokojnie wejść na tą stronę. Później robimy podłączamy sobie nasz portfel. Podłączamy sobie ten portfel tutaj. I oczywiście podpisz. No, i zobaczcie, mamy tak zwanego bridge'a. I jeżeli chodzi o bridge'a, to to, co my potrzebujemy zrobić, to przenieść na przykład Ethereum z naszej sieci Ethereum, z naszego portfela Ethereum. Potrzebujemy go przenieść do sieci Matic. Więc tutaj potrzebujemy sobie wpisać na przykład Ether. Jak mamy Ethera, tutaj mamy, powiedzmy, jedną sztukę, będziemy chcieli sobie przenieść właśnie na sieć Matic. Tak, czyli sobie tutaj zaznaczamy jedną sztukę, zobaczcie już Ether 3160 dolarów. Bardzo fajnie, no ale lecimy sobie dalej. To, co potrzebujemy, to potrzebujemy zrobić to poprzez Pause Bridge. On to robi z automatu, jeżeli chodzi o Ethereum. Oczywiście też możemy na przykład wrzucić tutaj Matica. I na przykład, jeżeli byśmy chcieli wrzucić Matica, to nam przyłączy to na Plasma Bridge, niestety. I ta Plasma Bridge, z tego co ja się orientowałem, zajmuje czasami przerzucanie tego nawet tydzień, więc to chcemy pominąć. Nie chcemy tutaj plazmy, więc Matica na ten moment. Jeżeli nie potrzebujecie, nie macie tego Matica albo na przykład będziecie chcieli Matica, no to moim zdaniem lepiej jest zrzucić na przykład tutaj właśnie Ether. I w sieci Polygon zakupić już bezpośrednio Matica, żeby mieć go na tamtym portfelu. Więc to za figę. Najpierw Ethereum, robimy tak Ether. Jeden Ether na przykład sobie przerzucamy do sieci Matic, robimy transfer. Tutaj mamy What's Supported Moving Funds from Ethereum to Matic. Deposit of Funds takes 7-8 minut, a zajmuje przerzucenie z jednej sieci do drugiej. Więc robimy sobie. Um, Tutaj opłata jest 11 dolarów, więc na to warto zwrócić uwagę, dlatego że jak będziecie przerzucać już jakąś wartość Etheru, to przerzućcie sobie taką wartość Etheru, gdzie na przykład będziecie chcieli w najbliższym czasie porobić jakieś zakupy na sieci powiedzmy Polygon. Czyli nie, nie przerzucajcie jakiejś minimalnej ilości, tylko już taką ilość, która wam się po prostu opłaca. Teraz dlaczego tutaj to kosztuje 12 dolarów? No bo dalej korzystamy jeszcze z sieci Ethereum. Więc mamy opłatę też e, gazu za to, za co płacicie w eterze, więc pamiętajcie, że zawsze musicie mieć trochę eteru na Metamasku, żeby dokonywać e, transakcji. Ale te 12 dolarów to jest coś, co wam się powiedzmy szybko z, e, zwróci, jeżeli chodzi o dokonywanie transakcji na sieci Polygon. Dlatego, że tam jak widzieliście, reszta kosztuje poniżej 1 dolara, czyli na przykład jednego Matica kosztuje jedna transakcja. Co jest to dosyć ciekawe, bo ta ilość tych transakcji już mega wzrosła e, w takim bądź razie, bo wczoraj jeszcze dokonywałem naprawdę za 10 czy 100 razy nawet mniej transakcja opłaty transakcji w sieci Polygon. Więc robimy continue i tutaj mamy z sieci Ethereum Network do Matic Network mamy właśnie tylko PostBridge'a więc to sobie zostawiamy tak jak ma być tutaj wychodzi nam jaka jest opłata no i wtedy jeżeli będziemy kontynuować to po prostu robimy Continue i w tym momencie powinien nas jeszcze poprosić o potwierdzenie z naszego portfela Please select Ethereum Network Metamask a dobrze mamy chyba nieprzełączoną Wiedzieć. musimy mieć tutaj główną. Dobra, i teraz mamy continue i on tutaj nas poprosi wtedy o potwierdzenie wysłania właśnie z sieci Ethereum na Matic Network. No i tutaj będzie ta opłata. Zobaczcie, tutaj nawet opłata wynosi 9 dolarów, nie 11 dolarów. Klikamy tutaj oczywiście potwierdź to co już wiecie, jak dokonywaliście. No i przerzuca nam po prostu z sieci Ethereum nasz Ether do Matica. Ok, tak to właśnie wygląda. Więc tutaj to odrzucamy, bo ja nie będę teraz przerzucał akurat żadnego eteru do sieci Matic'a, swoje transakcje na ten moment zakończyłem, który potrzebowałem zrobić. Ale w momencie, kiedy już jesteśmy właśnie na sieci Matic, to na przykład zobaczcie, jesteśmy na tym portfelu. Tak, tutaj dajemy znowu z powrotem switch do Matic, i on to nam robi już z automatu. Jeżeli to już zostało tam wpisane tak jak wcześniej i na przykład możemy tak albo tutaj właśnie z eteru sobie przejść tutaj zobaczcie mam jakąś cząstkę eteru możemy sobie przejść i możemy eterem płacić za jakieś projekty które byśmy się sobie chcieli kupić na przykład i tutaj to, co moja jest sugestia, jeżeli ktoś chciałby właśnie mieć Matic po to, żeby na przykład go czy robić coś w sieci poligon czyli w tej sieci starej Matic, która się nazywała, no to w tym momencie może na przykład zakupić właśnie sobie matika tak? Czyli poczekajcie. Jest. Czyli na przykład tutaj sobie dajemy Ether. Sobie zamieniamy, czyli tutaj mamy tak. Chcemy na przykład zamienić 0,5 eteru. No, tutaj max na przykład, Max na przykład Matica, tak? I bez problemu Ether do Matica, zobaczcie, możemy sobie zmienić. Więc nie musimy robić tego bridge'a Matica, to co Wam wcześniej powiedziałem, za pomocą tego Plasma Bridge. Tylko lepiej jest na przykład nam zakupić Matica już bezpośrednio na Poligonie, bo też same zakupy, jak zobaczycie zaraz, są mega tanie. Zobaczcie, teraz poprosimy ich o potwierdzenie, czy oni nas poproszą o potwierdzenie i zobaczymy, jaka jest opłata. O, zobaczcie. Opłata za transakcję. tak tej zamiany, to jest, zobaczcie, 30 tysięczne Matika. Matika, nie Eteru, Matika. Gdzie jeden Matik to jest w tej chwili 83 centy, więc naprawdę tyle co nic, jak widzicie. Nie wiem w takim razie, skąd wcześniej był ten jeden Eter. Może na przykład przy zamianie tego na DAI bo tam było więcej computing power. Zobaczmy na przykład. Jeszcze taką jedną rzecz, gdybyśmy mieli to zamienić tutaj na DAI, bo tutaj zawsze widzicie, jaka, jakie transakcje muszą dojść do skutku. Czyli Ether musi być wymieniony na QuickA, później to na USDC, a później to na MATICA, tak? czyli tego zapakowanego MATICA, czyli RAP MATIKA. Więc na przykład, jeżeli tutaj byśmy dali zamiast MATICA na przykład właśnie to DAI, to być może właśnie z tego to wygląda. O, nie, też dosyć podobna ilość operacji, no ale zobaczmy, z czego wynikała. Ta opłata jednego matika wtedy, która była no, mega duża, jak widzieliście, 3,10 y, tysięczne, dalej, 40 tysięczne. To, to są opłaty praktycznie równe zero. Czyli jeszcze lepiej niż na scentralizowanych giełdach, gdzie płacicie dziesiątą na przykład procenta. No, to, to od razu widać. Stąd też, y, jeżeli chcecie już zrobić jakieś zakupy na sieci poligon w projektach, które funkcjonują na sieci Ethereum możecie to zrobić właśnie na poligonie. Później pamiętajcie tylko, że na ten moment, jeżeli ktoś jakiś projekt nie będzie miał włączonej obsługi poligona, no to nie będziecie mogli zrobić steika i tak tylko to będzie wam się działo na poligonie. Ale oczywiście, na przykład, jeżeli to jest zrobione pod wzrost ceny, no to spokojnie możecie tu robić te transakcje, bo one są mega, 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 mega tanie. Natomiast, jeżeli później byście chcieli wykorzystać gdzieś na przykład jakiś token do czy coś w rodzaju, to na ten moment możecie mieć jeszcze problem, bo nie wszędzie mamy powiązania z poligonem. I to będzie trzeba po prostu sobie zobaczyć, czy w danym momencie dany projekt ma na przykład właśnie poligona, żeby móc korzystać z tego portfela. Ok? Eee, tak to wygląda, jeżeli chodzi o poligon. Jeżeli macie jakieś pytania, no to dajcie znać. Tutaj możemy sobie właśnie jeszcze zerknąć szybko na pulę, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób, czyli możemy wziąć udział w Liquidity Pool, czyli krótki moment zarabiać. A oprócz tego jest jeszcze strona. Tutaj w ogóle zobaczcie, przy okazji jeszcze mamy dapsy właśnie zdecentralizowane aplikacje, które działają wraz z poligonem, więc też mega interesująca rzecz, ale szukajmy dalej tylko stakingu. Ok, i mamy wallet matic network staking. I tutaj mamy właśnie tą możliwość stakowania bezpośrednio na sieci, Magic. Oczywiście możemy to zrobić za pomocą pośredników, takich jak Binance, i tutaj zresztą chyba Binance też gdzieś nawet jest. Jakbyśmy sobie zrobili po commission, oni mieli chyba największą czyli komisję, czyli w sensie nie komisję, tylko opłaty, tak? Czyli zobaczcie, 10% bierze Binance. I możemy zrobić przez Binance Noda, ale to też możecie zrobić na przykład bezpośrednio, jak macie Matica właśnie na Binance Exchange. Identycznie. Natomiast tutaj możecie sami to zrobić. I w zależności od tego, jak wygląda w danym momencie stykowanie, to zobaczcie sobie, mamy kalkulator i w tym kalkulatorze wychodzi chyba z 28% obecnie, jeżeli chodzi o stykowanie. Więc to sobie tylko zobaczmy. Nie uruchamia, nam się jeszcze raz odświeżymy. Być może musimy przejść na sieć. Nie, nie musimy, byliśmy na tej sieci. Ok, ciekawe. Normalnie wczoraj jeszcze tutaj hmm, sprawdzałem, jak wygląda ten kalkulator. Można było sobie bezpośrednio szybko policzyć, jak wygląda, właśnie procentowo. Jeżeli dobrze pamiętam, to było 28% z hakiem za, w skali roku, to oczywiście APY, czyli taki compound, czyli ten procent składany. To też musicie wiedzieć, że większość sieci to zawsze podaje API, czyli procent składany. W Polsce dobrze się podaje procent nominalny, a tam podaje się procent składany. Więc spróbujmy jeszcze raz, tylko kliknąć na ten kalkulator i zobaczymy. Nie. Ale tutaj normalnie jest całe, że tak powiem, pole, i wybieracie sobie, ile chcecie zatykować, na jaki czas, i tak dalej, i wtedy może to, można to przeliczyć. Być może w dniu dzisiejszym nie, coś się zawiesiło, jeżeli chodzi o ten kalkulator. Natomiast normalnie na tej stronie będzie można to wszystko znaleźć. Wallet, Matic, Network Staking. Oczywiście linka też Wam tutaj za chwilkę wrzucę pod tym filmikiem. No dobra, to tyle, jeżeli chodzi o kwestię funkcjonowania na sieci Polygon, czyli jak wykorzystać już Metamask, którego my mamy, czyli po pierwsze podłączamy go wystarczy tylko, że wejdziesz na tą stronę Quickswap, on automatycznie jak klikniesz na listkę, żeby się podłączyć, to w tym momencie on poprosi Cię o Switch Network, wpisze Ci wszystkie te dane więc jeżeli wiesz, że jesteś na dobrej stronie, to w tym momencie klikasz on ci wszystkie te dane uzupełnia. Dalej to co potrzebujesz zrobić, to zrobić tak zwanego bridge'a i tego bridge'a dzisiaj właśnie razem zrobiliśmy. To jeszcze tylko tutaj otworzę tą stronę na koniec, żeby się ją pamiętał. Jak wygląda taki bridge? Hmm, czyli wchodzisz na stronę, gdzie jest Wallet Matic Network Bridge um, i tutaj, jak masz podłączony swój portfel um, na MetaMasku, na sieci Ethereum, to w tym momencie, jak masz tam Ethereum, możesz zrobić tego bridgea. Warto pamiętać, żeby tutaj było to za pomocą post bridge, um, nie Plasma Bridge, dlatego że um, Plasma czasami nawet jest napisane, że zajmuje do tygodnia um, czasu jeżeli chodzi o przejście z jednego miejsca do drugiego więc ja polecam po prostu żeby to był posbridge i wtedy wyrzucasz przerzucasz na przykład Ethereum właśnie do sieci Polygon i jak przerzucasz do sieci Polygon Pamiętaj, Poligon Matic to jest to samo do sieci Poligon, to w tym momencie masz Ethereum na sieci Poligon i tam możesz na przykład zrobić zakup. Robisz zakup na przykład jednego czy dwóch matików, żeby było coś do obsługi tego portfela. Pamiętaj, że zawsze ten matic musi być, żeby on, żebyś mógł dokonać transakcji na danym portfelu. Więc na dzień dobry, on tam jest w jakiejś minimalnej ilości, żeby zrobić tą pierwszą transakcję. Ale jak już przerzucisz Ethereum, możesz na przykład sobie zakupić powiedzmy 5 sztuk Matica, czyli za 5 dolarów, i wtedy ci to na pewno starczy na spokojnie większą ilość transakcji jak widziałeś, te transakcje są mega, mega, mega tanie. Więc nie musisz później przerzucać tutaj Matica do Matica, tylko na przykład właśnie Ethereum, bo to Ethereum korzysta z tego postbridge'a, który jest po prostu szybszy. No i kiedy to przerzucasz, możesz wtedy już sobie zakupić bezpośrednio właśnie na przykład slopa To co ja zrobiłem właśnie, czyli też po to właśnie przerzuciłem Ethereum, żeby zakupić tam slopa Mam tam już w takim razie Matica, bo też tak zastanawiałem się, czy Matica, którego mam tam przerzucić, ale na razie nie będę go tam stejkował, więc za Ethereum dokupiłem sobie tam, widzieliście chyba z 36 sztuk MaticA, żeby było do obsługi na tej sieci. I to wszystko, jeżeli chodzi o Polygon. Później możesz już dokonywać zakupów bezpośrednio projektów, które są właśnie w sieci Polygon już dostępne, na przykład właśnie na QuickSwapie. Czyli tutaj wchodzimy na QuickSwap'a. I tutaj sobie wybierasz normalnie, tak samo jak w Uniswapie, wybierasz sobie projekty, które chcesz zakupić. To wszystko na dzisiaj, trzymajcie się. Cześć. Aha, przepraszam. <grytanie> Zazwyczaj. Yy... Ostatnio zapominam na maksa, ale pamiętajcie, jeżeli to jest przydatne dla Was, subskrybujcie kanał, lajkujcie kanał, dlatego że to jest zawsze jakaś informacja, po pierwsze, zwrotna dla mnie, a druga, jeżeli chodzi o algorytm, lepiej zaczytuję poszczególne kanały, a mi zależy na tym, żeby ten kanał się rozwijał. Także to już jest ostatnia informacja, trzymajcie się, cześć.